Szczególnym wyzwaniem firm dotkniętych COVID-19 jest ochrona, utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie stabilności swoich załóg przez przedsiębiorstwa i możliwość powrotu do funkcjonowania na poziomie sprzed 2020 roku. To wymaga wprowadzenia regulacji, które by pozwalały z jednej strony obniżyć koszty zatrudnienia, ale z drugiej strony uniknąć zwalniania pracowników. Możliwe są rozwiązania w zakresie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, ewentualnie zawieszania działalności firmy. W takiej sytuacji część wynagrodzeń mogłaby być finansowana ze środków publicznych, na przykład z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dobrze byłoby natomiast wprowadzić zmiany w obowiązujących w tym zakresie dotychczas przepisach, czyli umożliwić firmom, które w ostatnim czasie, nawet w przeciągu ostatniego miesiąca, odnotowały nadzwyczajny spadek obrotu poniżej 15% w stosunku do poprzedniego roku, albo są w stanie udokumentować nadzwyczajny spadek obrotów na przyszłe również okresy, najbliższego miesiąca, dwóch miesięcy, na podstawie informacji o rezygnacjach, wypowiedzeniach umów. Wówczas takie firmy mogłyby ograniczyć negatywne skutki spadku obrotów, a jednocześnie utrzymać poziom zatrudnienia sprzed kryzysu. Wyłączenie dotychczasowych przepisów kodeksu pracy zostało już wprowadzone ustawą z 2 marca, gdzie występuje możliwość polecenia przez pracodawcę wykonywania pracy w formie zdalnej. Natomiast potrzebne by były jeszcze uzupełnienia tych zmian, możliwość polecenia pracodawcy odstąpienia od wykonywania pracy w przypadku pracowników, co do których istnieje ryzyko, że zachorowali albo tworzą ryzyko zachorowań dla załogi. Także konieczne by było określenie, że w takich sytuacjach obowiązują przepisy o zwolnieniach lekarskich, czyli o wypłacie zasiłku chorobowego dla pracowników. Natomiast w przypadku przepisów dotyczących zwalniania pracowników, no trudno w tej chwili mówić o szczególnych rozwiązaniach, ponieważ cały wysiłek koncentruje się na tym, żeby utrzymać zatrudnienie, jednocześnie odciążając pracowników, pracodawców od związanych z tym kosztów pracy.